Niedawno, bo zaledwie miesiąc temu, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego samorządowcy podpisywali umowy dotyczące realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych, a już instytucja zarządzająca funduszami europejskimi dla Podlaskiego na lata 2021-2027 ogłosiła pierwsze nabory wniosków. Ponad 16 milionów złotych może pozyskać tzw. Miejski Obszar Funkcjonalny Suwałk na przedsięwzięcia placówek oświatowych działających w obszarze tworzącym MOF, czyli w mieście Suwałki i gminie Suwałki. Ogłoszony przez Urząd Marszałkowski nabór, co niezwykle istotne, jest niekonkurencyjny, a to oznacza, że nikt inny po te środki nie może sięgnąć. Jednak nie znaczy to, że kilkanaście milionów to tzw. pewniak. Wsparcie, jakie Miejski Obszar Funkcjonalny może uzyskać w ramach właśnie ogłoszonego naboru, dotyczy przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dzieci biorących udział w tego rodzaju edukacji, ale także ich rodziców i opiekunów oraz nauczycieli i kadry zarządzającej takimi placówkami. Beneficjentami mogą jednak być nie tylko uczestnicy najwcześniejszego procesu edukacji. Do programu kwalifikują się także uczniowie i nauczyciele szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne oraz zawodowe, o ile ich organem prowadzącym jest samorząd miasta lub gminy Suwałki. Wśród kryteriów formalnych znalazł się m.in. istotny warunek mówiący, że na terenie objętych wnioskiem samorządów nie może obowiązywać żaden lokalny akt prawny mający charakter dyskryminacyjny. Jak wyjaśniono w zasadach naboru, pod tym określeniem należy rozumieć lokalne prawo powodujące nieuprawnione różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na przesłanki takie jak m.in. płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. Zasadniczym celem programu jest realizacja i rozwój edukacji włączającej. Pod tym pojęciem kryje się takie podejście w procesie kształcenia i wychowania, które zwiększy szanse edukacyjne dzisiejszych przedszkolaków i uczniów. Zadaniem kadry pedagogicznej ma więc być zapewnienie podopiecznym warunków edukacyjnych, pozwalających im na swobodny rozwój indywidualnego potencjału oraz pełne włączenie się do życia społecznego. Termin na przekazanie dokumentów składających się na wniosek upłynie 30 września, a rozstrzygnięcie zapadnie w listopadzie bieżącego roku. Kwota pomocy unijnej to aż 85% kosztów kwalifikowanych. Do budżetu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk może trafić znacząca kwota. Kolejny z ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski naborów dotyczy wsparcia lokalnego systemu kształcenia zawodowego. Tutaj również z nikim samorządy miasta oraz gminy Suwałki tworzące MOF nie będą konkurowały. Przygotowane projekty muszą być po prostu dobre. Na modernizację kształcenia zawodowego w trzech suwalskich zespołach szkół można uzyskać ponad 2 700 000 zł. Urząd Marszałkowski jako instytucja zarządzająca wskazuje placówki w ogłoszeniu o naborze i są to zespoły szkół nr 4, 6 oraz zespół szkół technicznych. Zgodnie z założeniami strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizacja programu miałaby przede wszystkim dostosować istniejącą ofertę kształcenia do realnych i zmieniających się potrzeb rynku pracy. Rozpoczęły się roboty rozbiórkowe obiektu przyległego do Suwalskiego Szpitala Psychiatrycznego. Decyzja o wyburzeniu zapadła, gdy po nabyciu nieruchomości na rzecz suwalskiej placówki leczniczej okazało się, że stare mury nie nadają się do wykorzystania. Zakończenie prac wraz z uporządkowaniem terenu ma nastąpić w ciągu około 2 miesięcy. Kilka tygodni temu dyrektor szpitala psychiatrycznego zapowiedziała rozbudowę placówki. Do sprawy planu rozwoju i rozbudowy jednostki powrócimy w jednym z najbliższych wydań Podlaskiej Kroniki Samorządowej.